Wow, co jest grane? Gdzie jestem? Wow! Oła, dobra, co jest grane? Dobra, wstaję. Nie wiem, gdzie ja jestem. Mam pierwszy level. Widzowie, w dzisiejszym odcinku muszę ogarnąć, co się stało. Zobaczcie tam, mam jakiś tunel czasoprzestrzenny, który w sumie nie wiem, co to robi, ale wcześniej wskoczyłem w tą dziurę, teraz trafiłem na jakiś świat. Zobaczmy, rozejrzyjmy się dookoła. Może coś ciekawego znajdę. Wow, może kamyczki. Dobra, weźmiemy sobie kamyka, może zrobimy jakąś siekierę czy coś takiego. Nie, dobra, zostawmy to. Jest, mam coś, nieźle. Ej, tu są ślady. Zobaczcie na to. Mam ślad, który prowadzi w tamtą stronę. To są łapki jakiegoś małego zwierzaka. W sumie to może być i jakiś gepard albo tygrys. O nie, żeby to nic mi się takiego nie stało. Dobra, przejdziemy może dalej. Widzowie, zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, bo jak widzicie, pojawiłem się w dziwnym nowym miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byłem. Mamy patyki. Dobra, weźmiemy sobie patyki. Mogą mi się przydać, żeby zrobić na przykład siekierkę, żeby nic mi takiego nie dopadło. Ale dobra, lećmy zobaczyć. Ty, widzę tu coś. Co się pojawiło? To leci w moją stronę. Mamy przekichane. Nie, to leci do mnie. Ej, co to ma być? Nie chcę, żeby to mnie dotkło. O, dobra, co się stanie? O nie, 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 to mnie bije. Dobra, jest jakieś skrzyneczka pod spodem. Ale lepiej będę zwiewał stąd. Słuchajcie, musimy przejść jak najdalej od tego miejsca, bo zobaczcie, latające kulki, które przelatują mi koło głowy i mnie atakują. Nie, 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 ja nie chcę nic tutaj takiego mieć, żeby oczywiście mnie tutaj dopadło. Ten tunel czasoprzestrzenny jest tutaj nad nami. I w sumie do końca nie wiem, czy warto się rozkminiać, po co on tutaj jest. Ale widzę fajną wieżę. Widzowie, zobaczmy. Dobijmy pod tym odcinkiem tak 4000 łapek w górę. Wiem, że wam się uda, więc każdy niech zmobilizuje się, zostawi łapę w górę. Jestem ciekaw, czy uda nam się po takiej przerwie oczywiście wbić 4000 łap w górę. Będę mega, mega wdzięczny. Ale patrzcie, tutaj te ślady dalej prowadzą do tej wieży. Zobaczmy do góry, może coś ciekawego będzie. W sumie pewnie może ktoś tutaj być. Już słyszałem jakiś głos. Jest! Wow! Hello? Patrzcie, on tutaj jakieś sprzedaje rzeczy. W sumie całkiem ciekawe, jakieś książki. Co on tutaj ma? To jest jakieś... Wow! Co? Ej! To jest mój dziwny jakiś plan. Zobaczcie, tu jest X narysowany, E równa się MC kwadrat. Ja w rakiecie? Co jest? Kto to narysował? I teraz zieloną strzałką jest narysowany znak zapytania. Widzowie, co to może oznaczać? Może ktoś z was będzie wiedział. Napiszcie w komentarzach, może ktoś coś ogarnie. Zabawmy się w detektywów. Może mam wśród widzów detektywów, którzy by ogarnęli coś takiego. Ej, kolego, a poczekaj. Nie, dobra, ja go nie będę ruszał. Lepiej sobie przejdźmy dookoła. Sprawdźmy, co jest w okolicy. Opuściłem tą wieżę, ale dosłownie naprzeciwko niej znajdują się kolejne tropy. Kolejne ślady, za które którymi chciałbym pójść. Wow! A to jest tylko krowa. No dobra, przejdziemy tu. W sumie coś tam jest. To jest jakaś rozbita. Dobra. Rozbita maszyna. Przejdziemy tutaj obok. Kolejne ślady, widzę ich coraz więcej. Pójdziemy za nimi. Może to ktoś, kogo znam. O nie, 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 nie. Tu. Co jest? Patrzcie, poszukiwany. Cena 2000 dolarów. I to jestem ja. Ile tych plakatów tutaj jest? Wow! Jeden, drugi na gwoździku. Poprzyklejane. Patrzcie, ile tego tutaj jest. I na ziemi nawet. Widzowie, ktoś mnie poszukuje. Jak myślicie, kto to może być? Czy to jest jakiś mój nowy ziomek? Albo stary przyjaciel? Jak myślicie, kto to może być? Obstawiajcie w komentarzach. Bardzo z chęcią bym oczywiście komentarze przeczytał. A wy możecie też napisać w komentarzu tajny kod Matrunera. Kto pamięta? 1, 2, 3, 4. Dajcie znać. Chciałbym oczywiście więcej filmów nagrywać tutaj, na tym kanale, więc jeśli lubicie oglądać, zostawcie łapę w górę. Chciałbym zobaczyć waszą aktywność. Zostawiajcie łapy, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my lecimy dalej, ponieważ widzę tutaj miejscówkę. Słuchajcie, tutaj jest jakieś łóżeczko, na którym ktoś spał. Jeszcze nie wiem, czy przypadkiem... Ciepłe. O, to jest dobre.
Okej, okay, ale mamy tutaj też ogień. O nie, żeby on się tylko tutaj nie rozprzestrzenił, bo podpali cały las i będzie kiepsko. Widzę, że tych śladów jest sporo, bo nawet tutaj jest kolejny i tu. Może idzie... No plakaty! Ktoś ewidentnie mnie szuka. Marchewki? Patrzcie, ile marchewek! Ktoś chyba zgubił marchewy normalnie. Poszedł i zgubił. Przejdziemy dookoła. Widzę, że tutaj jest kolejny plakat i tych plakat... Ty! Tu jest jakaś dziura! Zobaczcie na to! Tu ktoś normalnie siedział, mieszkał w tej dziurze. Tu jest też jakaś norka, wyjście. Niesamowite rzeczy! Przejdziemy dalej. Oczywiście ślady to już widzieliśmy. Wow! Tam jest miasto! Ktoś tam może mieszkać? Jest jakiś miś, którego nie chciałbym tutaj spotykać. To może jego ślady są? Marchewki! Więcej marchewek i to na drzewie! Ty, patrzcie, ktoś tutaj musiał skakać po drzewach. Może to być ktoś, kto ma dobry skok. Dobra, halo, kim ty jesteś? Oje! Jak mnie palną, patrzcie! I od razu mam połowę HP. Więc lepiej może sobie go odpuścimy, przejdziemy boczkiem. Kolejne ślady, idziemy za nimi, widzowie. Już się nie mogę doczekać, kto to może być. Dobra, zwiewam od tego miśka, bo ten misiek mnie goni. I chyba on też umie pływać. O, dobra, masz patyka, przestań, zostaw mnie, wow! I on jest mocny, dobra. Muszę się gdzieś skitrać przed nim. Dobra, chyba już jest. O nie, mam mało HP. Serduszek już coraz mniej. I kolejne ślady i marchewki. Idziemy tutaj, widzowie. To jest coś niesamowitego. Znalazłem jakąś wioskę. Sprawdzimy ją, zobaczymy, co tutaj takiego jest. Marchewki, więcej śladów. Oh yeah, dobra, mamy to. Patrzcie, tu jest wejście. Wejście jakieś jaskiniowe. O, tu jest plakat kolejny, ten sam, co już wcześniej widziałem. Według mnie ktoś oczywiście tutaj robił plan, jak powinienem wrócić na Ziemię. Przecież ja byłem w kosmosie. Kto śledził, ten wie, widzowie, lecimy. Wow, jaki... Jak tu pięknie, to jest miasto. Patrzcie tutaj, tu jest jakaś zbroja. Tutaj mamy jakiś sklep z kwiatami. Wow, i więcej marchewek. To tyle marchewek tutaj jadł. Ja chyba oczywiście... Ej, patrzcie, tu jest kameleon! Ej, czekajcie, jak go wezmę na trawę, zobaczymy, co się stanie, czy będzie... On jest zielony, zamienia się faktycznie! To jest tak jak w prawdziwym życiu. Dobra, tutaj mamy jakiś bank, tutaj jakieś dziwne rzeczy, ale mamy również wskazówkę. Patrzcie, ile tu jest marchewek. Ktoś ewidentnie jest fanem marchewek. Przygotował sobie ich multum i rozsypał dookoła. Piękne miasto, patrzcie, policja nawet jest. No nieźle, mamy domki, które w sumie wyglądają całkiem ciekawie. Co jest? Co jest grane? Tu jest napis! Rowice? Dobra, zobaczmy to. Matrunerowice! Ktoś zbudował miasto Matrunerowice. Ej, naprawdę, to jest moje miasto, tu jest nawet Biedronka, szpital! Wow, rozejrzyjmy się dookoła, muszę coś zjeść. Powiem wam szczerze, że trochę głodny jestem, więc do końca nie wiem, co zrobić, żeby tutaj się najeść. W sumie nie wiem, do Biedronki by było trzeba pójść, ale to może później. Mamy również jakieś dziwne miejscówki, które wyglądają jak jakieś więzienie, ale też jest mega budynek przede mną. Co jest? Gdzie ja trafiłem? Czy wy już mniej więcej wiecie? Patrzcie, to są Matrunerowice. O, ale się cieszę. Jaki budynek żółty! To jest normalnie budynek, w którym chciałbym mieszkać. Ej, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zamieszkać w takim domku. Dobra, a ja, jeśli zostawicie łapkę w górę, to przestanę tańczyć, bo nie umiem. Dobra. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Patrzcie, tu są normalnie drogi wybudowane, znaki ostrzegawcze, że tutaj tylko 30 km na godzinę można jeździć. Tam coś jest. Kino? Kin? Kinc? Kinc! Ej, to nie jest... O! Ej, tam ktoś jest! Patrzcie, tam jest królik! Buduje to! Co jest? Czy naprawdę to może być kicek? Widzowie, nie wiem jak wy, ale chciałbym to zobaczyć. Nie mogę w to uwierzyć! Tam jest kicuś! To jest mój przyjaciel! Słuchajcie, to jest taki malutki królik, którego mogliście wcześniej widzieć na moim kanale. Widzowie, teraz w tym momencie możecie napisać...
kicek, a przypnę wam serducho, zobaczymy ile osób pamięta o moim starym przyjacielu, dobrym druhu. Dajcie znać w komentarzach, a ja podejdę do niego i zobaczymy. Patrzcie, on turyst napisał kino, zbudował kino. Może to jest jego sprawka, słuchajcie, że zbudował te całe miasto. Podejdziemy do niego, żeby on mnie oczywiście nie widział. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na moje przywitanie. Ja już się nie mogę doczekać. To już minęło tak dużo czasu, że ostatnio go widziałem i słyszałem. No nie mogę się doczekać. Naprawdę zobaczymy, co tam u niego słychać. Widzowie, to jest mega, mega wielka akcja. Wow, jakie kino. Muszę być bardzo ostrożny, bo kicek jest dosłownie tutaj nade mną, nad kinem. Patrzcie, on to buduje. Zrobione wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, tu jest drabinka, dobra. Może wejdziemy sobie po cichutku. Słyszycie go? To on! To dobra. On musiał być! Kino już skończone. Można zaskakiwać. Op! Dobra. Co? Patrzcie! Nie, no on ładnie poszedł to wyszło. W tamto. O nie, nie mogę mu się pokazać, ale zobaczcie, on w tamtym miejscu jest! Biega! Widzicie go? Czekajcie, spróbuję go wam pokazać. O, nie wiem, jak to zrobić. Kino już skończone. No, kino już zrobione. Okej, dobra, podejdziemy może z tej strony. Na przykład co sobotę chodziliśmy na Avengersy. On mówi coś o mnie. Nie mogę w to uwierzyć. On mówi o mnie, czyli on czekał cały czas na mnie. Patrz, kicuś. On zbudował kino, więc jest naprawdę pięknie. Dobra, wiecie co? Może przejdziemy tutaj obok, tylko żeby on mnie nie widział. Chciałbym mu zrobić niespodziankę jakąś. Okej, gdzie on? Idzie w tamtą stronę. Widzę go, to naprawdę jest on. Patrzcie, tam poszedł. Kicnął sobie, patrzcie na miasto. Dobra, idziemy za nim. Słuchajcie, już się nie mogę doczekać, żeby on mnie zobaczył. Pokażemy mu się, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Czy on jeszcze mnie pamięta? No ale chyba tak, jak on zbudował dla mnie miasto, poszukiwał mnie na jakichś dziwnych kartkach. Dobra, ja nie mam speeda, słuchajcie. Patrzcie, on tam jest, kica sobie. Gdzie on tylko pobiegł? Patrzcie, tam. Okej, okay, wszystko jasne. Co on robi? Wodę chyba pije. Dobra, podejdziemy bliżej. Ale widzowie, wrzućmy do niego patykiem. Patrzcie, masz. Oj, czekaj, nie trafiłem. Patyk poleciał. Dobra, mam, zobaczymy. Zaraz, co to było? Co to był za dźwięk? Za szmer jakiś słyszę. Dobra. Nie będę. Kicek, to naprawdę on, patrzcie. Dobra, rzuciłem do niego znowu patykiem. Dobra, widzowie. Nie, ja to robię, słuchajcie. Musimy mu się ujawnić. Może teraz go strolujmy po prostu. Zacznijmy mówić jak jakiś potwór. Kicek, czy to ty? Co ja, tak? Proszę, zostaw mnie. Zrobiłem. Gdzie jesteś? Ja jestem... Masz wejść do Biedronki, inaczej zjem wszystkie twoje marchewki. Dobrze, już wchodzę do Biedronki. Dobra, szybko. Dobra, jednym wejściem masz wejść. O, dobra, i teraz masz wyrzucić wszystkie marchewki, przynajmniej pół staka marchewek. Dobrze, proszę, masz nawet dwa staki, tylko nie zjedz. I teraz wyjdź drugim wyjściem. W drugim wyjściem, nie tym, co wszedłeś, tylko tym drugim. Dobrze. Okej, widzowie, on chyba łyknął. Dobra, mamy jedzenie. Dobra. O nie! Ej, on płacze, czy co jest? Czekajcie, dobra, idziemy z tamtej strony, zaraz z nim pogadamy. Kicek, gdzie jesteś? Jestem za drzewkiem. Za drzewkiem? Powiedz mi, chcesz mnie zobaczyć? Tak, chcę cię zobaczyć. To odwróć się. Odwróć się, kicek. Matrona? Siema, Matrona, cześć, kicuś. Cześć. Dzięki za marchewki pyszne. Trzymaj. Żartowałem. Wiesz, ile od naszego ostatniego spotkania minęło, wiesz? Ile? Bo ty... Co, liczyłeś? Milion, no powiedz ile. 1,317,875 minut, rozumiesz to? Czyli 915 dni, 5 godzin i 35 minut. Rozumiesz? Co ty mówisz? Wow, słuchajcie, to jest kicek, mój przyjaciel, który jest królikiem. Widzowie, musicie dla niego zostawić łapę w górę. Napiszcie w komentarzu kicek oraz subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Napiszcie w komentarzach, kicek, witamy cię. Zobaczymy, ile osób pamięta ciebie, kicuś. Patrzcie, to jest mój przyjaciel.
W końcu się znaleźliśmy, już się nie mogłem doczekać, powiem ci szczerze, Matruner, wiesz? Matruner, mam tyle tobie do pokazania. Nie wiem, robiłem to miasto latami, miesiącami, serio. Patrzcie, tutaj Matrunerowice, tu naprawdę ty wszystko zrobiłeś, nawet taki napis. Biedronkę zbudował, policję, wszystko, widzowie, jesteśmy w jednym mieście. Ale czy chcecie zobaczyć więcej odcineczków właśnie z tego miasta razem z Kickiem, który będzie moim kumplem. Kicek, zapytaj widzów, zaproś widzów na kolejne odcinki. Może będziemy razem nagrywali. Co ty na to? Chciałbyś? Tak, bardzo bym chciał, widzowie. Jestem ciekawy, czy będziecie nas oglądali na bieżąco, bo filmy będą bardzo często z tej wioski. Bardzo się nad nią starałem, więc będzie mi bardzo miło, jak będziecie mnie i Matrunera nasze wspólne przygody oglądali. Więc łapkujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o tym, bo to bardzo ważne. Chcemy milion subskrybić. Tak jest, widzowie, mamy to wszystko zrobione dla was, właśnie, oczywiście to miasto, więc jeśli chcecie więcej filmów, dajcie łapę w górę, subskrypcję, a my widzimy się już niebawem w następnych odcineczkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z kim? Z wami! Pa! Pa, pa!